Spróbuję odpalić. No, chyba działa. Dobrze. Proszę Państwa, zaczynamy zatem. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Ogromnie się cieszę, mogąc widzieć Was na żywo. Będziemy się starać, żeby tak było przez najbliższy czas. Miejmy nadzieję, że zamknięcie się nam nie wydarzy ponownie. I na tym pierwszym wykładzie chciałbym poruszyć kwestie najbardziej wstępne, to znaczy o czym jest nasz przedmiot, do czego służy, trochę opowiedzieć Wam, dlaczego moim zdaniem nadal warto uczyć się prawa rzymskiego, choć wydaje się to dziwną i niebezpieczną ramotą. Zanim to zrobię, to pozwolę się Wam przedstawić. Nazywam się Jakub Urbanik, jestem kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego, jednym z dwóch koordynatorów przedmiotu Prawo Rzymskie i Tradycja Romanistyczna, poza panem profesorem Giaro, i jednym z dwóch wykładowców. Drugi wykład pana profesora Giaro jest w poniedziałki. Wiecie, że formalnie jesteście przypisani do grupy jednej lub drugiej, ale wykłady są rzeczą publiczną. Ja naprawdę mam świetny jestem, jeśli chodzi o spostrzeganie. Wykłady są rzeczą publiczną, są otwarte, także zachęcam Was bardzo, jeśli macie czas w poniedziałek, żebyście również do pana profesora Giaro pochodzili i zobaczyli. Nasze style wykładania są zupełnie różne. Myślę, że warto, a może w ogóle jego wykład okaże się dla Was lepszy czy bardziej przystępny. Jestem papierologiem, zajmuję się stosowaniem, świadomością prawa głównie w Egipcie rzymskim i bizantyjskim, ale też prawnikiem rzymskim, też jestem romanistą i stąd moja rola za tą katedrą. Chcę Wam powiedzieć, że do niedawna, myślę, że do kilku lat temu, kiedy się przedstawiałem, z trudem przechodziło mi przez usta powiedzenie, że jestem też prawnikiem. Zwykle mówiłem o sobie, że jestem historykiem, albo historykiem starożytności, no w najgorszym wypadku historykiem prawa. Ja wylądowałem tu, gdzie jestem, dlatego że jak zaczynałem studiować prawo jakiś czas temu, to strasznie go nie lubiłem, po prostu okropnie. Wydawało mi się, że jest to nudne, bez sensu i w ogóle co ja tutaj robię. A robiłem tylko dlatego, że szybciej był egzamin na prawo niż na inne, wydawało mi się fajniejsze kierunki. No i jak wiele osób mojego pokroju, które nie lubią prawa i idą na mnie tylko dlatego, że mamusia statusem kazali albo nie było ciekawszych wyborów w danym momencie, a naprawdę pasjonują się humanistyką ogólnie pojętą i historią, zbliżają się do prawa rzymskiego. Mi się wydawało, że to jest to, co lubię robić najbardziej, czyli właśnie historia. Bliskie tego, co lubię robić najbardziej, czyli historia starożytna. Ale to się zmieniło. Przez ostatnich kilka lat, myślę, że pewnie dekadę, może troszkę krócej, stało się tak, że prawo zupełnie nieproszone wdarło się z dużą mocą do mojego życia. I nagle okazało się, że ja, który przysięgałem, że w życiu nie pójdę do sądu, wylądowałem na salach sądowych. To było bardzo ciekawe doświadczenie, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja zaczynałem rozumieć, że mimo, że udawałem, że nie studiuję prawa, to jednak je postudiowałem. Że jestem człowiekiem niezwykle uprzywilejowanym. Że rozumiem mechanizmy, które są zakryte przed innymi, zwykłymi, normalnymi ludźmi. I że to uprzywilejowanie obliguje mnie również do działania na rzecz tych innych ludzi, którzy nie mają tej wiedzy. Przekazywania wiadomości o prawie, rozumienia tego, czym prawo jest, jaką ma siłę kreacyjną w społeczności i pokazywania i wykorzystywania tej siły dla jakichś zmian. Myślę sobie, że jest to szczególnie ważne dzisiaj. Od 6 lat żyjemy w wielkim kryzysie konstytucyjnym, który ma swoje dobre strony, bo wszyscy wiedzą, że jest konstytucja. Wszyscy wiedzą, że są sądy. Pewnie wszyscy usłyszeliśmy słowo praworządność i mniej więcej wiemy, co to jest.
Do tego ostatnio dochodzi kryzys z migrantami i migrantkami na granicy. Straszna humanitarna rzecz, gdzie nie musimy odwoływać się, słuchajcie, do wysokich uczuć, emocji, walorów chrześcijańskich. Wystarczy patrzeć na przepisy prawa. A one są jasne i bezwzględne. Mamy konstytucyjny obowiązek pomóc tym ludziom. O tym mówił mój wybitny kolega na wykładzie inauguracyjnym, pan profesor Wiącek, rzecznik praw obywatelskich 8 kadencji. O tym przypominał rzecznik poprzedniej kadencji, profesor Adam Bodnar. Życzę wam, że w tym momencie, kiedy zaczynacie tę swoją przygodę w prawie, że trochę nie tak jak ja, nie weźmiecie ode mnie ze mnie przykładu i nie znienawicie prawa od dzień dobry, tylko właśnie je pokochacie. Bo ja dzisiaj mogę powiedzieć lekko tak przesadnie, że ja chyba kocham prawo dzisiaj. Bo widzę, co można z prawem zrobić. I że te nasze spotkania z prawem rzymskim i tradycją jakoś też wam przybliżą to, czym prawo jest, czym nie jest, gdzie prawo włazi w ślepe zaułki, bo o to tak naprawdę na tych studiach chodzi. I jeszcze jedna rzecz i przekażę na chwilę głos waszej starszej koleżance, prezesce Koła Naukowego Paulinie Kuczalskiej-Rańcznik, które mam zaszczyt się i honor zajmować na Uniwersytecie Warszawskim. Jak przeszedłem na te studia, to tak się akurat zdarzyło w moim życiu, że wyszedłem z takiego bardzo małego i bardzo zintegrowanego środowiska, maleńkiej szkoły. I nagle okazało się, że nie mam imienia i nazwiska, tylko mam numerek. Więc strasznie się cieszę, że jesteśmy na kampusie na żywo, bo to jest okazja, żeby się poznać, zadzierzgnąć przyjaźnie, w takim biznesowym języku mówić, budować sieci na całe życie, sojusze, wspólnotę. I tego wam bardzo, bardzo, bardzo życzę. To coś pewnie najlepszego, co z tych studiów możecie wyciągnąć. Pamiętajcie, że to nie jest najlepszy wydział świata w galaktyce. To wy jesteście najlepsi i będziecie najlepsi. I tylko wy możecie ten wydział zrobić w jakimkolwiek sposób miejscem dobrym. A teraz przekażę głos na chwilę Zuzie, która opowie o takich rzeczach integracyjnych, czyli właśnie o Paulinie Kuczalskiej-Rańcznik. Dziękuję bardzo. Cześć, ja się nazywam Zuza Ganczewska i jak już pan profesor powiedział, jestem prezeską Studenckiego Koła Naukowego imienia Pauliny Kuczalskiej-Rańcznik, którego strona wyświetla się właśnie tam na górze. I chciałabym was wszystkich serdecznie zachęcić do dołączenia, do zaangażowania się w działania naszej społeczności. Czy to w jakiś bardziej aktywny sposób jako członkowie, czy też po prostu jako osoby, które chciałyby uczęszczać na spotkania, które organizujemy. Czym jest Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Rańcznik? Jesteśmy społecznością przede wszystkim. Społecznością, której celem jest tworzenie przestrzeni do dyskusji na społecznie istotne tematy. Społecznością, która chce zabierać głos, gdy dzieje się coś nie tak. Chcemy zabierać głos i mówić o prawach człowieka. Robić to, o czym mówił pan profesor, korzystać z tego przywileju, że coś wiemy, że jesteśmy w pewnym środowisku, że możemy coś robić i że mamy trochę większe możliwości niż osoby, które tego przywileju nie mają. Co robimy? Naszą główną formą działalności są spotkania otwarte. Na te spotkania mogą przyjść wszyscy, więc jeżeli jesteście jeszcze nie przekonani, żeby do nas dołączyć, to zapraszamy właśnie na takie spotkania. Najbliższym spotkaniem, które będziemy organizować i które już mamy, którego wydarzenie już znajduje się na Facebooku, jest spotkanie poświęcone sytuacji osób LGBT na Węgrzech. Naszymi gościniami będą dwie profesorki z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. Natomiast na dniach będziemy publikować informacje o jeszcze jednym, bliższym terminowo, ale nawet bardziej jeszcze ekscytującym spotkaniu, więc zachęcamy bardzo do śledzenia doniesień. Wśród tematów, którym się zajmowaliśmy, czy to na spotkaniach otwartych, czy na zamkniętych seminariach tylko dla społeczności naszego koła, czy to w różnych akcjach edukacyjnych, były takie zagadnienia jak wolność zgromadzeń, równość małżeńska, czy też przemoc ze względu na płeć, katastrofa klimatyczna, sytuacja w psychiatrii dziecięcej,
i wiele innych tematów, które wiążą się w jakiś sposób z sprawami człowieka. I poza tym, że jesteśmy tą społecznością, która organizuje to wszystko, jesteśmy też społecznością, w której dobrze działa się razem, w której dobrze się współpracuje, w której można znaleźć przyjaźnie na całe lata, również po zakończeniu studiów i w której możemy się wszyscy dobrze zrozumieć i razem współpracować, czy to przy organizacji międzynarodowej konferencji, czy to przy turnieju w badmintona na przykład. Także bardzo Was wszystkich zachęcam do obserwowania naszych działań i do dołączenia do naszej społeczności. Niestety nie będę mogła zostać po wykładzie, żeby odpowiadać na pytania, natomiast bardzo zachęcam do pisania nasze różne kanały społecznościowe i z chęcią będziemy odpowiadać na wszelkie pytania i zapraszam oczywiście do dołączenia. Dziękuję. Tu macie jeszcze informacje. Ja jeszcze tylko powiem szybko, że wszystkie prezentacje będą na mojej stronie, także nie musicie robić zdjęć, chyba że chcecie. Tak również, jeżeli tylko mi się uda to nagranie, to te nagrania będę wrzucał na swój kanał na YouTubie. Jakieś nagrania są też z zeszłego roku, ale może warto oglądać te nowe bardziej niż te poprzednie. Zawsze troszeczkę coś staram się zmienić. No dobrze. W formie pandemicznej było mi łatwiej, bo ja w ogóle bardziej lubię rozmawiać z ludźmi niż mówić do ludzi, chociaż też monologuję czasem, bo tam jakoś było tak, że łatwiej ludziom przychodziło wtrącać się i czatować ze mną na Zoomie. Ja mogę odpowiadać na pytania w trakcie. Chciałbym, żebyśmy to spróbowali zachować w jakiś sposób, to znaczy spróbujcie, jeżeli macie pytania czy wątpliwości, ja będę starał się o nie pytać na początku każdego wykładu, ale też w trakcie, gdyby coś było niejasne, po prostu pomachajcie ręką i ja spróbuję skończyć zdanie i zadać, żebyście mogli zadać to pytanie i żeby móc przejść dalej do wyjaśnić coś lepiej. Dobrze? Bo ten wykład oczywiście jest jakąś tam moją koncepcją autorską, ale on ma być przykrojony do waszych potrzeb, do waszego rozumienia tematu, do tego, co byście chcieli poznać lepiej. Będę też wysyłał maile, więc proszę zbadać w sieci USOS-owej, czy macie właściwy mail u siebie. Będę je chyba wysyłał do całego roku, gdzie krótko podsumowuję każdy wykład i mówię, co będzie w następnym tygodniu, również wspominając o tym, co należy na następny tydzień przeczytać, żeby może lepiej zrozumieć wykład. Do tego zachęcam, bo znowu, nie jestem autorem podręczników, o nich za chwilę. Staram się połączyć wiedzę z jednego i z drugiego podręcznika, tych, które są używane w Warszawie, no ale może czasem będę mówił za szybko czy zbyt szczegółowo i warto po prostu jakąś taką pierwszą lekturę przedwykładowo sobie zrobić. No dobrze, to króciutko jeszcze o kwestiach, skończę o kwestiach technicznych, o tak zwanym BHP. To jest jeden z dwóch wykładów, zapraszałem też na przykład pana profesora Giaro. Jak wiecie, są to miejsca, w których będziecie zdobywać wiedzę, którą następnie macie praktycznie wykorzystywać na ćwiczeniach z moimi doskonałymi koleżankami i kolegami z obu katedr. Zaliczyć ćwiczenia musicie, żeby przystąpić do egzaminu, a ten egzamin odbędzie się w drugim semestrze w sesji tak zwanej zerowej, czyli pod koniec maja jeszcze przed zwykłą sesją, albo w sesji zwykłej w czerwcu w dwóch formach. Można zdawać egzamin ustnie, można zdawać, do czego zachęcam bardzo, egzamin również pisemnie, w takiej formie egzaminu z książką, gdzie wszystko możemy mieć ze sobą, a tego, czego nie mamy, to tylko czasu, żeby znaleźć wszystkich wiadomości w naszych materiałach. Bardzo do tego egzaminu zachęcam. Jeszcze jak uruchomimy taką specjalną platformę online przygotowania do tego egzaminu, to jeszcze o nim kilka słów opowiem. Można też egzamin zdać wcześniej, zresztą ze wszystkich przedmiotów historycznych, wszystkich dwóch, zdając konkurs przedmiotowy albo Jus Controversum, albo Olimpiadę imienia Strzanickiego historyczno-prawną, którą w tym roku zorganizujemy. I to chyba, jeśli chodzi o technikalia, rzeczy podstawowe. Aha, jesteśmy też oczywiście do waszej dyspozycji, tak mailowo, czy tak na spotkaniach online, jak i takich na żywo. Każde z nas ma wyznaczone dyżury.
Także jeśli chcielibyście pogadać o prawie rzymskim raczej i tradycji niż o innych rzeczach, ale o studiach w ogóle czemu nie, to zapraszamy, te dyżury można znaleźć w USOŚ. No dobrze, to zaczynamy. Quod bonum faustum felix fortunatumque sit, co by było dobre, pomyślne, szczęśliwe i przychylne dla nas wszystkich. To taki typowy sposób zaczynania początków każdego nowego dzieła, wzięty z traktatu Cicerona o wróżbiarstwie, de divinatione. Na obrazku macie postać Janusa, który z jednej strony jest młody, z drugiej strony stary, z jednej strony jest mężczyzną, z drugiej strony ma cechy kobiece. Przejście, nowy początek. Pomoce naukowe. Każdy podręcznik do prawa rzymskiego jest dobry. Natomiast w Warszawie zazwyczaj używamy dwóch, napisanych przez autorów związanych ze środkiem warszawskim. Wołodkiewicz, Zabłocka, prawo rzymskie instytucje. Ja je będę skracał jako INST w naszych korespondencjach. Oraz podręcznik trzech autorów, Wojciecha Dajczaka z UAM-u, Tomasza Biaro i Franciszka Longchamp de Verrier z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego, skrót u podstaw. Od razu widzicie, że tam są napisane na kolorowo rozdziały czy paragrafy, które dzisiaj spróbujemy omówić. Mamy też, także, ponieważ oba te podręczniki są komplementarne, jeden trochę bardziej mówi o prawie rzymskim, drugi trochę bardziej koncentruje się na tradycji. Myślę, że warto zaglądać do jednego i do drugiego. Jak mówię, przed każdymi zajęciami będę wysyłał paragrafy z jednego i z drugiego związane z naszymi aktualnymi tematami. Warto pewnie też zaglądać do książki Kacpra Kiczynówka takimi kazusami, tekstami do rozwiązywania, zwłaszcza jeśli ktoś myśli o tym, żeby wybrać się na egzamin pisemny albo egzamin ustny u mnie, bo ja zwykle odpytuję z zrozumienia tekstu. Będziemy czasem czytać podręczniki do prawa rzymskiego starożytne, czyli instytucje Gajusa i instytucje Justyniana, o nich we właściwych odcinkach. Wreszcie od czasu do czasu będę Państwu przekazywał jakieś dodatkowe teksty, na przykład wyimki z książki Fritza Schulza Principles of Roman Law. No i na kampusie prowadzimy nie tylko poszczególni ćwiczeniowcy komplementarne do naszych ćwiczeń formy dydaktyczne, ale też będzie ten kurs egzaminu z książką, na który do Państwa zaprosiłem. O czym dzisiaj? Otóż najpierw będę chciał mówić kilka słów o micie prawa rzymskiego, o romanesimo. Zaraz wyjaśnię, co to pojęcie oznacza. Następnie w super szybki sposób postaram się opowiedzieć historię prawa rzymskiego, taką ogólną, kulturową. Skąd to się bierze, że nadal co jakiś czas posługujemy się prawem rzymskim, czyli będę patrzył na początki prawa rzymskiego, ale też przejdę aż do historii, do czasów współczesnych. Będę mówił zatem o powstaniu uniwersytetów. Będę mówił o prawie rzymskim i jego tradycji pomiędzy Półwyspem Apenińskim, Galią, Francją, Rzeszą Niemiecką. Wreszcie, co się z nim stało w czasach kodyfikacji. Chwilę poświęcę też Polsce przedrozbiorowej i porozbiorowej. No i mam nadzieję, że uda mi się skonkludować dzisiaj jeszcze, a nie za tydzień, mówiąc o tym, co prawo rzymskie może oferować jako fundament prawa wspólnej Europy. No to zaczynamy od pierwszej kwestii, czyli prawa rzymskiego wokół nas. Myślę, że każdemu z was, każdej z was, prawo rzymskie obiło się gdzieś już o uszy. Najczęściej pewnie w takim sformułowaniu już starożytni Rzymianie coś. Na przykład już starożytni Rzymianie gwarantowali nienaruszalność własności prywatnej. Albo już starożytni Rzymianie uważali, że roszczenia się powinny przedawnić. To ostatnio w wielkim sporze o nowelizację kodeksu prawa administracyjnego. Albo już starożytni Rzymianie wprowadzili zasadę, że nieobjęty spadek przypada gminie. Znowu w tym samym sporze.
Pewnie byliście już, jeśli nie jesteście z Warszawy, jak z Warszawy to na pewno, na Placu Klasińskich widzieliście kolumny Pałacu Sprawiedliwości udekorowane paremiami z prawa rzymskiego. One oczywiście mają swój wymiar praktyczny tam. Marek Budzyński, kiedy projektował pałac, chciał umieścić na kolumnach sprawiedliwości cytaty z obowiązującego prawa. Do czasu, kiedy mu wyjaśniono, że to prawo zmienia się co chwilę, naprawdę skuwanie tego i wkładanie na nowo nie byłoby rozwiązaniem sensownym. No więc prawo rzymskie. Dlaczego prawo rzymskie? Skąd ono się bierze? Skąd te paremie na Pałacu Sprawiedliwości? One zresztą pojawiają się tu i ówdzie w takim codziennym dyskursie, jak ten liścik wysłany do dwóch profesorów, sędziów, którzy prowadzili szkolenie z prawa podatkowego i zostali mieli być skarceni przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Zobaczcie, lex specialis derogat legi generali. Bo to fajniej brzmi po łacinie, jak coś nazwiemy, nie wydajemy się tak zupełnie zwykli, jak normalni ludzie. Pojawia się prawo rzymskie w postaci tych łacińskich sformułowań, nawet i w wyrokach. Sędziowie uwielbiają łacinę. Nie zawsze ją rozumieją, ale ładnie wygląda. Dzieje się tak w wyrokach sądów polskich. Dzieje się w wyroku całkiem niedawnym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Orlandii przeciwko Włochom. To jest ciekawy wyrok, chociaż niezupełnie, tam nic nowego nie ma. Generalnie w związkach jednopłciowych, czy Włochy mają je rozpoznać, czy nie, ale w zdaniu odrębnym dwaj sędziowie mówią, cytują łacinę gęsto, mówią, w prawie rzymskim definicja małżeństwa była taka i taka, więc nie możemy się zgodzić na to, żebyśmy dzisiaj odchodzili od tej koncepcji małżeństwa. To nie ma znaczenia, czy my się zgadzamy z tym poglądem, czy nie. Interesuje mnie koncept kulturowy. Interesuje mnie to, że w wyroku, a właściwie w zdaniu odrębnym do wyroku, Pejchal i Wojtyczek jako summum argumentum, jako najwyższy argument, używają dokładnie tego. Już starożytni Rzymianie. Coś. No to my też nie. Albo już starożytni Rzymianie mieli jakąś instytucję, to my też ją powinniśmy mieć. Takie rozumienie prawa rzymskiego kompletnie abstrahuje od maseczka, kompletnie abstrahuje od tego, czym rzeczywiście prawo rzymskie było. Ono się odrywa od tego, co Rzymianie na co dzień stosowali jako swoje prawo. Takie rozumienie prawa rzymskiego traktuje prawo rzymskie jako pewien konstrukt kulturowy, ideę, jak tą platońską ideę, pewien przykład, pewien wzorzec, pewien symbol. Wybitny włoski romanista, czyli prawnik rzymski, aktywny w pierwszej połowie XX wieku, Riccardo Oristano, nazwał ten sposób traktowania prawa rzymskiego romanesimo, rzymskością, takim trochę romantycznym podejściem do ideałów. W tej wizji prawo rzymskie jest tworem kulturowym, którym dawać ma nam wzór prawa doskonałego. Fantastycznego, pełnego dobrych walorów. Ma być prawem par excellence. Moglibyśmy pewnie poświęcić cały semestr na rozważania, jak dokładnie ten konstrukt istnieje lub nie istnieje w naszej wyobraźni. Mój nieodżałowany poprzednik na katedrze, profesor Witold Wołodkiewicz, poświęcił cykl felietonów, czy prawo rzymskie przestało istnieć właśnie temu zagadnieniu. Szczerze wam polecam. To są bardzo zabawne historyjki. Witold najbardziej się cieszył, jak znalazł takie michałki, w których kompletnie współcześnie używający prawo rzymskie się pomyliło, co tam Rzymianie naprawdę mieli w głowach. Ale pozwolę sobie pokazać wam bardzo krótko kilka tylko obrazków starających się przedstawić ten aspekt naszego przedmiotu. Myślę, że większość z was rozpoznaje to, co widać na slajdzie. Przepraszam, muszę włączyć. To jest program Partii Narodowo-Socjalistycznej niemieckich robotników
W punkcie 19 tego programu, napisanego przez Hitlera w roku 1920, pojawia się takie sformułowanie. Żądamy zastąpienia prawa rzymskiego, które służy materialistycznemu porządkowi świata, niemieckim prawem zwyczajowym. Nie prawa rzymskiego, którym posługiwali się Rzymianie. Tej idei prawa, która nie przystaje, zdaniem Hitlera, do wymogów jego czasów. Czym było to wyimaginowane prawo rzymskie? To właśnie o nim Fritz Schulz mówił w swoich wykładach w 1933 roku w Berlinie, już po dojściu partii nazistowskiej do władzy, wygłaszając cykl wykładów Prinzipien des Römischen Rechts, czyli zasady prawa rzymskiego. To jest też taka wizja romantyczna prawa rzymskiego, która pokazuje, jakich zasad musimy dochowywać, żeby być w cywilizowanej rodzinie narodów posługujących się cywilizowanym prawem. Same tytuły tej książki, rozdziałów tej książki, tych wykładów, które potem były wydane w książce i szybko przetłumaczone na angielski również, pokazują, co Fritz Schulz miał na myśli. Humanitas, ludzkość, naród, izolacja. Izolacja nie taka przed ludźmi, tylko izolowanie, oddzielanie tego, co prawne od bezprawnego. Ustawa. Schulz chciał pokazać, że właśnie to Rzymianie w bardzo inteligentny, bardzo interesujący sposób budują, czy przyczyniają się do naszej wspólnoty kulturowej. W tym samym stylu myślenia plasuje się nowelka Louis Aragona, wielkiego francuskiego powieściopisarza, zatytułowana Prawo rzymskie przestało istnieć. To w cyklu nowelek wydanych po wojnie, opisujących los Francji pod okupacją, ale właściwie też z rządem kolaboracyjnym marszałka Petena, Wielkość i niewola Francuzów, Aragon umieszcza historyjkę o majorze Ludwicu von Randau, byłym profesorze prawa rzymskiego, obecnie sędzim wojskowego sądu, który ma skazać złapanych członków Resistance. I von Ludwicz Ratał tak trochę monologuje, trochę rozmawia z sekretarką, padają tam między innymi w jego wypowiedziach takie sformułowania. Prawo rzymskie jako podstawa praw współczesnych to sprzeczny z duchem niemieckim oburzający absurd. W tych czasach, mówi, odnosząc się do słynnej sprawy spalania Reichstagu, sądy nasze były jeszcze zarażone prawem rzymskim, kodeksem Napoleona i prawami żydowskimi. Dimitrowowi, jednemu z domniemanych podpalaczy, pozwoliliśmy wyjechać, tak, bo stwierdzono, że był niepoczytalny. Dzisiaj zostałby skazany wedle prawa niemieckiego. Znowu, to nie jest prawo rzymskie, ale to jest jego imaginacja. I tak samo Mieczysław Jastrun, który przeżył Holokaust, będąc więźniem Oświęcimia, pisał po wojnie z pamiętnika byłego więźnia obozu koncentracyjnego. Żyłem w czasach, gdy mord masowy miał sankcję najwyższą. Państwa, w którym prawo rzymskie przestało istnieć. On na pewno odnosi się do nowelki Aragona. To okropne, że ludzie zaczęli się przyzwyczajać do faktu, że prawo rzymskie przestało istnieć. Że śmierć z ręki kata jest rzeczą pospolitą, a ludzka rzecz jest wymysłem i przesądem wolnomyślicieli. No, obraz prawa rzymskiego z czegoś się bierze. Bierze się z tekstu, między innymi, który za chwilę będzie przedmiotem naszych dokładniejszych studiów, mianowicie z samego początku Digestów Justyniańskich. Digesta Justyniańskie, będę o tym jeszcze mówił szczegółowo w kolejnych wykładach, to jest zbiór tekstów wyjętych z jurysprudencji, głównie II i III wieku naszej ery, pociętych, przystosowanych do opisania tego, czym jest prawo w VI wieku
naszej ery. Na samym początku tego tekstu, to jest zdjęcie pokazujące dokładnie nasz tekst w najdawniejszym istniejącym manuskrypcie digestów, tak zwanej Littera Florentina, pojawia się fragment wyjęty z podręcznika do nauki prawa napisanego przez Ulpiana, jednego z najwybitniejszych rzymskich jurystów, wysokiego urzędnika cesarskiego, żyjącego na początku III wieku naszej, i aktywnego na początku III wieku naszej ery. Czyli mamy taki tekst podwójnie inicjujący. Początek digestów, początek podręcznika. To jest też dobry tekst, żeby zacząć naszą przygodę z prawem rzymskim od niego, bo od niego swoją przygodę z prawem rzymskim zaczynali wasi koledzy 1700 lat temu, a nawet 1750. Poświęcający się nauce prawa winien przede wszystkim powiedzieć, skąd bierze się nazwa prawo, jus, a nazywa się od sprawiedliwości, justitia, albowiem jak wykwintnie rozgraniczył Celsus, prawo to umiejętność stosowania dobrego i słusznego. Z tego powodu ktoś nazywa nas kapłanami, czcimy bowiem sprawiedliwość i głosimy znajomość dobrego i słusznego, oddzielając słuszne od niesłusznego, rozróżniając dozwolone od niedozwolonego. Bardzo piękny tekst, bardzo poetycki, bardzo pełen wysokich wartości. Te wartości na kartach digestów, na kartach innych tekstów prawa rzymskiego często się przewijają, czasem je się reasumuje, nazywając je jako aquitas, czyli słuszność, benignitas, dobrotliwość, humanitas, ludzkość, humanitarność, dignitas, godność. Czyli mamy wypustki do tego, żeby traktować prawo rzymskie jako rodzaj wzorca. No ale z drugiej strony to prawo sprawiedliwe to jest prawo, które akceptuje niewolnictwo z władzą praktycznie ograniczoną życia i śmierci nad niewolnikami, władzą ograniczoną, ale istniejącą do właściwie dowolnego karania dzieci przez ojca, nierówności, obywatele, którzy mają wszystko, nie obywatele, którzy na pierwszy oka nie mają nic, kobiety i mężczyźni, wielka nierówność między nimi, absolutną władzę nad dorosłymi dziećmi, czy takie pomysły jak obligatoryjne tortury każdego niewolnika, który byłby w domu zabitego pana, czy wreszcie wymyślne sposoby zadawania śmierci, czy też w ogóle tortury. No, to też jest rzeczywistość prawa rzymskiego, ale oni w tych sytuacjach nie pamiętamy. To jest to prawdziwe prawo rzymskie. To gdzie i dlaczego pojawiają się nam pomysły, żeby nadal uczyć prawa rzymskiego na uniwersytecie? Skoro ten obraz kulturowy moglibyśmy sobie opędzić jedną lekcją, albo jednym spotkaniem, albo poczytać Jastruna czy Aragona, a tak naprawdę cała reszta, która zostaje, to krew i tortury i nierówność. Otóż wydaje się, że jest powód praktyczny dla uczenia prawa rzymskiego. Będę jeszcze mówił o kilku powodach mniej praktycznych w ciągu dzisiejszego wykładu, ale zacznijmy od tego najbardziej praktycznego. Język prawa jest zawsze językiem sztucznym. Jest zawsze językiem oderwanym od języka naturalnego. To Rzymianie wymyślają język prawa jako osobny język, język do pewnego stopnia skodyfikowany. To Rzymianie gdzieś między drugim a pierwszym wiekiem przed naszą erą, nie sami z siebie, bo to w ogóle jest czas, kiedy się rozwija metodologia nauk pierwsza w Rzymie, no, wcześniej się to wydarzyło w Grecji, wymyślają naukę prawa jako, prawo jako naukę, jurysprudencję. Mamy taką długą tradycję, będę o niej mówił szerzej już pewnie na kolejnym wykładzie, która ciągnie się od pontyfików, kapłanów i pierwszych prawników jednocześnie, po znawców prawa w wiekach wczesnego pryncypatu, dalszego cesarstwa i wreszcie współpracowników Justyniana. To oni właśnie tworzą podstawowe, Max Kaser, wielki austriacko-niemiecki romanista zeszłego wieku, nazywał je Rechtsfiguren, figury prawne. To są takie
klatki pojęciowe. One są puste w środku. Możemy to pojęcie, te klatki wypełnić w miarę dowolną treścią, ale sama klatka jest rzymska. Własność, posiadanie, zobowiązanie, kontrakt, delikt, testament, zasiedzenie. Możemy sobie je wymienić. Tak to Rzymianie nauczyli nas języka prawa. To Rzymianie nauczyli nas algorytmów rozumowania prawniczego, czy uczą nas algorytmów rozumowania prawniczego, czyli może mówiąc innymi słowy, Rzymianie uczą nas gramatyki i języka prawa. I można by oczywiście, tak jak wasi koledzy i koleżanki, bo ja wiem, w Niemczech czy we Francji, porzucić prawo rzymskie i zaczynać od prawa cywilnego. Można by, nie ma najmniejszego problemu. To trochę też taka wizja prawa rzymskiego, myślę, że błędna do pewnego stopnia, ale pewnie też zawiniona przez nas, czyli tych, którzy prawa rzymskiego uczyli. Po 68 roku, kiedy prawo rzymskie staje się takim symbolem zaprzaństwa, konserwatyzmu, ciemnogrodu, dawnego porządku i w związku z tym po 68 roku, po rewoltach studenckich się je wyrzuca z uniwersytetów, żeby było już lepiej i progresywnie. Ale mnie się wydaje, że z prawem rzymskim jest łatwiej. To są takie mini laboratoria i to będziecie głównie robić na ćwiczeniach, ale też trochę na wykładzie, gdzie możemy zobaczyć, co się wydarzy. Tak? Jak ulema, może pamiętacie taką bajkę robotów, w której Trull i Klapaucjusz patrzą sobie w szalkach Petriego i konstruują małe światy. I tam kończy się nie najlepiej, bo jeden z małych światów konstruuje bombę atomową, która jednego z inżynierów uderza w oko. Nie pamiętam, czy Trulla, czy Klapaucjusza. Skutek z tego może niemiły, ale niespecjalnie groźny i tak też jest w prawie rzymskim. Na prawie rzymskim możemy eksperymentować, możemy robić z nim takie rzeczy, czego może nie należałoby robić z prawem cywilnym, żeby się przypadkiem wam różne złe wzorce nie utrwaliły. Czyli uczenie języka. No ale jest też powód tradycyjny uczenia prawa rzymskiego, powód, dla którego nadal tym prawem rzymskim myślimy. Przyjrzymy się teraz w ogromnym skrócie, ja trochę będę do tego jeszcze wracał oczywiście w następnych odcinkach, ale żeby przygotować się tym super szybkim dziejom prawa rzymskiego przez półtora wieku, tysiąclecia po Justynianie. Jak wiecie, imperium zachodnie kończy się tradycyjnie w momencie, w którym Odoaker odsyła koronę zachodniego cesarstwa w 472 roku do cesarstwa bizantyjskiego. To nie jest koniec cesarstwa tak naprawdę formalnie, bo Odoaker mówi, my nie chcemy mieć takiego chłopca nad nami, Romulusa Augustulusa, tylko będziemy teraz mieć tylko jednego cesarza, który rezyduje w Konstantynopolu. No ale oczywiście skutek polityczny tego i realny jest taki, że na gruzach rzymskich, na rzymskich kamieniach albo z rzymskich kamieni zbudowane są królestwa germańskie. To one przyjmują najpierw jako prawo dla swoich rzymskich poddanych, ale później coraz bardziej to będzie wpływać na prawa również własne germańskie, tradycje prawa rzymskie. Zwrot pewnie taki najbardziej widoczny przychodzi z Karolem Wielkim i z jego ideologią renowacji imperii, odnowienia cesarstwa. Alcuinus z Yorku pisze do Karola, że Rzym go wyczekuje jako obrońcy. I pamiętacie, w 800 roku na Boże Narodzenie Karol koronuje się na cesarza w Rzymie. On ma być rzymskim cesarzem. Razem z ideologią polityczną, zjednoczenia, odnowienia imperium, przychodzi również miejsce na prawo. To prawo nie jest może jeszcze szczególnie dobrze widoczne w renesansie karolińskim, ale chwilę później prawo rzymskie przyczynia się do budowy tego projektu politycznego, jako jest Święte Cesarstwo Rzymskie, Święte Cesarstwo Rzymskie Niemieckie. Znacznie później, w XII wieku, czterej doktorzy, wielcy glosatorzy, pomagają Fryderykowi Barbarossie uzasadnić najwyższość władzy cesarskiej, również w sporze z papieżem, pokazując, że teksty z prawa rzymskiego, w których ewidentnie wynika, że cesarz stoi ponad prawem i że cesarz jest wyższy niż papież.
Wielki zwrot dla prawa prywatnego z kolei przychodzi, widzicie, wziąłem to w cudzysłów, bo to jest raczej mit niż rzeczywistość, z tak zwanym odkryciem digestów w XI wieku. Tradycja mówi, że zapomniane, zagubione digesta odnalazły się w manuskrypcie i stały się przedmiotem zainteresowania tak praktyków, jak i teoretyków prawa. Około roku 1070 pisze anonimowy autor adres do cesarza Ottona I. Ten manuskrypt jest zachowany w roku 1070, oczywiście cesarz Otton I, to wiek IX, przepraszam. Bardziej powinniśmy wierzyć autorytetowi prawa rzymskiego niż retoryce. Czyli na Zachodzie wraca prawo rzymskie jako punkt odniesienia, jako podstawa ideologii cesarskiej. Gdzieś tam niknie trochę z oczu to, co się dzieje na Wschodzie. Na Wschodzie nie ma żadnej przerwy. Do czasu, kiedy Turcy zdobędą Konstantynopol, prawo rzymskie żyje, żyje cesarstwo, mamy cesarzy bizantyjskich, mamy przetłumaczone na grecki teksty łacińskie albo sparafrazowane, które funkcjonują i tak naprawdę funkcjonują po dziś dzisiejszy jako ustawy kanoniczne Kościoła prawosławnego, a do całkiem niedawna do wprowadzenia kodeksu cywilnego greckiego, po prostu jako obowiązujące prawo już Królestwa Hellady. Kolejnym krokiem jest to, co się dzieje na przełomie XI i XII wieku w Bolonii. Pojawia się tam taki człowiek o imieniu Irnerius. On nie był pierwszy. Wspomina się wcześniej przed Irneriusem niejakiego pana Peppona, czy Giuseppe, Józefa, który już wcześniej zaczął uczyć prawa, ale on był jakiś taki nie najlepszy. To dopiero Irnerius, pisze historyk tych czasów, nauczał najpierw sztuk wyzwolonych w tym mieście, w Bolonii, a potem, skoro dostarczono tam księgi prawa, to odkrycie digestów, rozpoczął takie sobie studium naszych ksiąg, poznając je, rozpoczął wykładanie praw. Zasłużył na wielką sławę, będąc pierwszym nauczycielem naszej nauki, pierwszy poczynił glosy w waszych księgach, zwiemy go latarnią prawa. Cóż zrobił Irnerius? On był gramatykiem, on uczył języka. Dostał digesta, zainteresowały go, otworzył je na tej karcie, którą przed chwilą widzieliśmy, no i zaczął je czytać ze studentami i komentować. Tak powstał pierwszy uniwersytet. Tak powstała Alma Mater Studiorum Bononiensis, czyli Uniwersytet Boloński. Jest to jakiś też powód do uczenia się dalej prawa rzymskiego, skoro prawo rzymskie nieodłącznie związane jest z istnieniem uniwersytetu. Po Irneriusie przychodzą jego uczniowie, nazywamy ich często glosatorami, dlatego że ich sposób pracy polega na komentowaniu najpierw studentom, a potem odręcznie wpisywanych w marginesach komentarzach tekst prawa rzymskiego, digestów, kodeksu, instytucji. Te komentarze nazywają się glossami, tu macie na obrazku je w tych małych kolumnach dookoła głównego tekstu, i przekazują nam nie tylko wiedzę na temat prawa rzymskiego i pierwsze studia nad nim, ale przede wszystkim jest to wiedza praktyczna, tak? Bo to jest prawo, które zaczyna być stosowane przede wszystkim w kolejnych mniej lub bardziej niepodległych państwach, miastach Półwyspu Apenińskich. XIII wiek to wielkie autorytety tej metody, wielkie autorytety doradzające w prawie publicznym i prywatnym, tak jak przed chwilą mówiłem o Fryderyku Barbarosie. Czterej najbardziej znani glosatorzy, o których średniowieczny wierszyk włożony w usta Irneriusowi miał mówić tak: Bulgarus złotousty, Martinus znawca praw, Ugo je pojmuje, Jakobus, który miał być następcą Irneriusa na katedrze, to drugi ja. Oni propagują dalej tę metodę, dalej czytają prawo rzymskie. I kolejnym następcą, też w Bolonii, na zdjęciu macie grobowiec tego człowieka, to Acursius, który dokonuje pierwszej systematyzacji glos.
glossa ordinaria, zwykła glossa, czy glossa ogólna, komentarze, które widzieliśmy przed chwilą na zdjęciu, zostały prawdopodobnie zredagowane przez Akursiusza. My nie wiemy, ile jest tam z Akursiusza samego z siebie, a ile on przepisuje poprzedniku. Ważne jest, że w tym momencie ten tekst się kanonizuje. Po Akursiuszu przychodzą kolejni, jeszcze jego syn, Franciscus. Zresztą obaj pod koniec życia byli oskarżani o sprzedawanie dyplomów doktorskich z prawa na uniwersytecie. Dotyka nawet najlepszych taka zaraza. Ale to, co istotne, to teksty zostają, one są coraz bardziej używane. Zwłaszcza w kolejnej epoce, koniec wieku XIII i początek wieku XIV i wiek XIV, kiedy tak zwani komentatorzy albo postglosatorzy, a Tomasz Giaro lubi ich za tradycją niemiecko-francuską nazywać konsyliatorami, czyli tym, którzy udzielają konsyliów, to jest bardzo fajna nazwa, bo dokładnie mówi, o czym oni są, czym oni są, udzielają porad w konkretnych sprawach codziennego życia, wyciąganych na podstawie digestii. Spośród tych myślę, że warto pamiętać Bartolusa de Saxoferrato czy Baldusa de Ubaldis, który zamyka tę tradycję, umierając w roku 1400. Powstają już wyjęte z digestów, z kodeksu, z instytucji osobne komentarze, które stają się też niezwykle wpływowym sposobem pojmowania prawa. Pojawia się tak zwany Mos Italicus Jura Docenti, czyli włoski sposób uczenia prawa. Na czym on polega? Czytamy prawo rzymskie po to, i je rozumiemy po to, żeby móc je stosować do codziennych, dzisiejszych problemów. Próbujemy trochę uwspółcześniać, ale nie za bardzo, bo to jest prawie tak święte jak Biblia. Natomiast szukamy praktycznych rozwiązań dla problemów, których sami Rzymianie nawet nie śnili sobie, że będą. Chwilę później, czy właściwie chwilę wcześniej, chwilę później, prawo rzymskie odżywa i żyje również w Galii dla ułatwienia, nazwijmy ją Francją. Galia, niejako Cezara, podzielona jest z grubsza rzecz biorąc na dwie części. Mianowicie na północy to są kraje, kraiki we Francji, które nazywamy krajami zwyczajów. Tam funkcjonuje przede wszystkim prawo zwyczajowe, ale wbrew pozorom te zwyczaje są kodyfikowane również pod silnym wpływem przepisów romańskich. A na południu, zwłaszcza w Prowansji, czyli dawnej rzymskiej prowincji, mamy tak zwane kraje prawa pisanego, gdzie funkcjonują nowe wersje prawa rzymskiego. Na przykład tak zwany locodi, czyli kodeks, czyli parafraza pisana w wulgarnych językach, czyli oksytańskim, prowansalskim, a potem kastylijskim, wersji kodeksu Justyniana. Stosowana do codziennego życia. Zresztą na południe od Pirenejów ta tradycja pójdzie jeszcze dalej, bo Locodi wpłynie na wydane przez Ferdynanda III Kastylijskiego spisy praw zwane Fuero Juezgo. Do całkiem niedawna Fuero Juezgo funkcjonowało w Królestwie Hiszpanii. To są spisy praw zwyczajowych, ale silnie zromanizowane. Czy tak zwane Siete Partidas, czyli siedem części wydane przez Alfonsa X Mądrego. A dalej jest cała tradycja między innymi Uniwersytetu w Salamance i Szkoły w Salamance, do której jeszcze wrócimy. Tradycja, która staje u podwalin nowożytnej szkoły prawa natury. Wróćmy na chwilę do Francji, na północ od Pirenejów. Tam inaczej niż we Włoszech, prawo rzymskie nie jest traktowane jako przedmiot praktyczny, a może nie wyłącznie jako przedmiot praktyczny. Humaniści, wybitni renesansowi naukowcy zaczynają traktować prawo rzymskie jako przedmiot studiów dla samych studiów. I tak powstaje Mos Gallicus Jura Docendi, czyli francuski sposób uczenia prawa, traktowanie prawa rzymskiego jako czystej nauki. To do tego prądu myślowego zaliczają się humaniści tacy jak Donellus, Jacobus Gotofredus, autor rekonstrukcji kodeksu neutrotozjańskiego między innymi, czy pewnie najwybitniejszy Francuz Jacques Cujas, Jacobus Cujacius, autor bardzo szczegółowych komentarzy naukowych
które on zresztą tak nazwał w sposób bardzo znaczący observaciones et emendaciones, czyli notatki i poprawki. Bo podchodzimy do czegoś naukowo, to już to nie jest święty tekst, tylko zauważamy, że mogą tam być jakieś nieścisłości, coś może nie działać. To właśnie Francji zawdzięczamy w renesansie początek nowoczesnych studiów nad prawem rzymskim. Chronologicznie warto może by wskoczyć do Polski w tym samym czasie i zobaczyć, co się dzieje. Dzieje się nie najwięcej, dlatego że my stosujemy sobie swoje własne prawo zwyczajowe spisane przez, zebrane jako statuty Kazimierza Wielkiego, prawa dla odpowiednich stanów, ale o tym więcej będzie mówił wam Andrzej Zakrzewski. Natomiast na świeżo otwartym uniwersytecie, w Akademii Krakowskiej, jak to na każdym porządnym uniwersytecie, musiał być Wydział Prawa. Jakiego prawa? Oczywiście rzymskiego, ekonomicznego. A pierwszym profesorem prawa rzymskiego w Polsce był, znacie go wszyscy, założę się, Pedro Ruiz de Moros, Piotr Rosius. Ta kariera profesorska zresztą nie była chyba najbardziej popłatna, bo on pod koniec życia rzucił profesora w Krakowie i udał się do Wilna, żeby zostać tam sędzią Wyższego Sądu Prawa Niemieckiego. A znacie go oczywiście z fraszki Kochanowskiego na doktora Hiszpana. Tym, co tam nie chciał wyjść, ale jednak go zmusili. Trudno, powiada, mój rząd z tymi pany, szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany. I to może taka przestroga dla nas wszystkich, którzy się czasem zbyt długo uczymy prawa rzymskiego po nocach. Duża zmiana i odrębnie dla prawa korony przychodzi z Unią Litewską, ponieważ prawo litewskie jest kodyfikowane później, już pod wpływem humanizmu, już pod wpływem studiów Polaków, Litwinów, głównie realizowanych we Włoszech, to zwłaszcza trzeci statut litewski jest głęboko romanistyczny. Ma bardzo silne wpływy prawa rzymskiego. No to śmieszne, bo właściwie do czasów rozbiorów mamy taki rozjazd. Tak? Prawo polskie jest prawem zwyczajowym, nie ma nic wspólnego z prawem rzymskim na dobrą sprawę. Prawo litewskie jak najbardziej tak. Jeszcze może krótko o Irlandach, bo to bardzo ważna tradycja. Tam na początku renesansu pojawia się taki prąd myślowy, który zazwyczaj nazywa się, i to jest mówiąca nazwa, elegancką jurysprudencją. Ładnym, zgrabnym opisywaniem problemów w sposób naukowy. To jest tak melanż między lokalnymi prawami zwyczajowymi, głównie prawem prowincji Holandii, jednej z najważniejszych, jak wiecie, prowincji Niderlandów, a prawem rzymskim właśnie. I jeszcze silnie podszyty nowoczesną szkołą prawa natury, wziętą od teologów i kanonistów z Salamanki. Najwybitniejszym przedstawicielem tej szkoły, tej pierwszym, jest Hugo de Grot, czyli Hugo Grotz, już o którym wielokrotnie jeszcze będziecie w tych murach słyszeli, bo uważa się go za, między innymi za ojca prawa publicznego, międzynarodowego, za ojca pojęcia jus gentium. Ale w kolejnych pokoleniach pojawiają się postacie takie jak Hannes Fürth, który wydaje liczne traktaty takiego codziennego stosowania prawa. I to podobnie jak wcześniej we Włoszech, ale znacznie bardziej naukowo, w sposób znacznie bardziej elegancki, Holendrzy stosują prawo rzymskie do rozwiązywania codziennych problemów. Takim późnym potomkiem tego myślenia jest nadal dzisiejsza Republika Południowej Afryki i były kolonie niderlandzkie, które nadal stosują system Roman Dutch Law u siebie. We Francji ten prąd intelektualny badania naukowego powoduje w pewnym momencie przynajmniej taką powierzchowną chęć odrzucenia prawa rzymskiego. Już epoka oświecenia, iluminiści, encyklopedyści krytykują prawo rzymskie, Denis de Diderot, Boucher-Vergis, inni, mówiąc o tym, że nadal się uczy na uniwersytetach prawa rzymskiego, tymczasem studenci prawa powinni tak naprawdę poznawać to, co jest prawdziwym prawem stosowanym, czyli te prawa zwyczajowe. Ale kiedy dochodzi po już rewolucji, po ustabilizowaniu się władzy Napoleona
do wydania w 1804 roku tak zwanego kodeksu Napoleona, czyli kodeksu cywilnego Francuzów, Jean-Marie Portali mówi, tłumaczy się przed zgromadzeniem. Być może mi zarzucicie, że ten twór jest zbyt rzymski w swoim duchu, ale często jest tak, że to, co jest nowe, ma taki powab prochu strzelniczego. Pięknie się świeci, ale chętnie spala to, co oświetla. Lepiej się oprzeć na tych starych formach. I stąd kod civil jest silnie oparty na prawie rzymskim, choć oczywiście również na prawie natury. Z kolei kod civil wpływa na kodeks hiszpański, kolejne kodeksy hiszpańskie, a te z kolei rozprzestrzeniają się na całą Amerykę Południową, na kodeks włoski z 1942 roku, a także poniekąd na kodeks polski. Co się dzieje w Niemczech chwilę wcześniej? W Niemczech prawo rzymskie nie obowiązuje nigdy oficjalnie czy formalnie. W poszczególnych prawach Rzeszy Niemieckiej od średniowiecza, jak wiecie, one zachowują formalną niezależność podporządkowań cesarzowi, ale każdy z nich rządzi się swoimi prawami, zwłaszcza w przypadku tych państewek, które mają silne miasta. I w miastach pojawiają się bardzo dobrze napisane prawa miejskie, będące zwodami praw zwyczajowych. Te prawa miejskie mają zresztą ogromny wpływ na to, co się dzieje od wczesnego średniowiecza, na przykład na ziemiach polskich, gdzie zakładane są na prawie magdeburskim i na prawie średzkim kolejne niemieckie kolonie, stąd też mamy wpływ silny tego prawa niemieckiego, no ale przynajmniej te rzutoka wyglądają, jakby były z prawem rzymskim specjalnie związane. Zmiana przychodzi z powołaniem w 1495 roku Sądu Kameralnego Rzeszy. Najwyższego sądu, które ma orzekać o sporach prawnych na terenie Rzeszy Niemieckiej. Zgodnie z jego założeniem, jeśli brak jest rozwiązania jakiegoś problemu prawnego w prawach lokalnych, w zwierciadłach, w statutach wydanych wcześniej przez cesarzy, pomocniczo ma Reichskammergericht stosować prawo rzymskie. No znowu, jakie prawo rzymskie? To prawo rzymskie, które jest digestami, kodeksem, instytucjami wraz ze wszystkimi jego komentarzami do niego powstałymi na terenie Italii. Tak powstaje tradycja, którą nazywamy usus modernum pandectarum, to znaczy współczesne użycie pandektów. Pandekta to jest synonim słowa digesta. Używamy tej księgi wymyślonej w swoich częściach między wiekiem II a III naszej ery, stworzonej z tych wypustek przez Komisję Justyniańską w wieku VI do rozwiązywania codziennych problemów życia miast niemieckich, państw niemieckich w wieku XVII, XVIII, a nawet XIX. Wiek XVIII to również w krajach Rzeszy wpływ oświecenia oczywiście i pierwsze próby kodyfikacji. Wigulaus von Kreitmayr jest autorem pierwszego kodeksu niemieckiego wydanego na polecenie króla Maksymiliana, kodeksu cywilnego bawarskiego, silnie inspirowanego prawem rzymskim. W Prusiech zostaje wydany Landrecht, prawo krajowe, znowu silnie inspirowane ideami iluminizmu, oświecenia, czyli prawem natury, ale też nie bez wypierania się rzymskich pierwowzorów. I to, co jest może najbardziej dla nas już teraz istotne w najbliższej naszej historii, to wielka XIX-wieczna dyskusja tocząca się w Niemczech, jeszcze niezjednoczonych, o tym, jakie ma być prawo krajów niemieckich. Jak wiecie, po wstrząsie, jaką był podbój napoleoński całej Europy, a potem upadek Napoleona, wiele krajów przez Napoleona podbitych
zaczyna zastanawiać się nad tym, czy może warto by było powstać jako osobne, nowe, nowożytne organizmy państwowe. I tak się dzieje w Rzeszy Niemieckiej. Kończy się Cesarstwo Niemieckie już wcześniej, gdy jego kres kładzie kampania napoleońska jeszcze przed Kongresem Wiedeńskim. A po Kongresie Wiedeńskim coraz silniej powstają tendencje unifikacyjne. Jednym z aspektów unifikacyjnych każdego kraju jest prawo. Jak stosujemy to samo prawo, ten sam język, to jesteśmy jeszcze jednocześnie znacznie bardziej zunifikowani. I tak w 1814 roku, jeszcze wtedy, kiedy Napoleon ma szansę może dowodzić Europą, Anton Thibault wydaje broszurkę o konieczności powszechnego prawa cywilnego w Niemczech. Ogłasza ideę kodyfikacji. Nie będziemy stosować już tych zakurzonych paddektów. One nie przystosowane są do naszych czasów. Trzeba napisać prawo od początku. Ono też będzie zwornikiem nowych Niemiec. Odpowiada młodziutki Friedrich Karl von Savigny, założyciel czegoś, co nazywamy Szkołą Historyczną Niemiecką, publikując książeczkę o powołaniu naszego czasu do wydawania, do legislacji i jurysprudencji. A potem te same pomysły rozwija, publikując przez 10 lat, już po, w międzyczasie widząc wydarzenia roku 1848, system dzisiejszego prawa rzymskiego. Savigny przeciwnie mówi. Prawo rzymskie to stosowane dzisiaj, to prawo rzymskie obrosłe tradycją, narosłe jak chuba na drzewie, całą wiedzą, to jest wielka skarbnica wiedzy. Tam znajdziemy odpowiedzi na wszystko. Kodyfikacja, której Savigny był przeciwny, odbierze prawu przymiot nauki. Skoro wszystko będzie w jednej książce, to już naprawdę nie ma się co zastanawiać nad interpretacją. Przez cały wiek XIX te dwie tendencje się spierają. Ci, którzy jak Thibault chcą kodeksu i ci, którzy idą za Savignym i mówią, będziemy dalej naukowo stosować stare prawo rzymskie do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Wydawane są kolejne wielkie komentarze do pandektów, wzbogacane informacjami na temat niemieckich praw zwyczajowych. Ale ostatecznie, między innymi pod wpływem jednego z pandektystów, notabene, Winscheidta, powstanie nowy kodeks. Ten nowy kodeks jest decyzją oczywiście polityczną. Niemcy się zjednoczyły w 1870 roku. Kodeks Wielkie Gesetzbuch, kodeks cywilny, jest symbolem nowego, drugiego cesarstwa. I on powstaje, ale powstaje jako silnie romanistycznie inspirowana księga praw z uwzględnieniem również tradycyjnego prawa niemieckiego. BGB uważane jest za jeden z najważniejszych pomników legislacji, wzór dla prawa cywilnego i punkt odniesienia również do krajów, które bardziej były inspirowane kodeksem Napoleona, kodeksem francuskim. Zobaczcie, to może taka mała ciekawostka, zwłaszcza w czasach wydawanych w ciągu nocy zarządzeń czy rozporządzeń covidowych, ile czasu musiało upłynąć między uchwaleniem kodeksu a jego wejściem w życie. Uchwalony przez Parlament Rzeszy w 1896 roku miał wejść w życie dopiero 1 stycznia roku 1900. 4 lata okresu przejściowego, 4 lata vacatio legis. Przejdźmy teraz do Polski nowożytnej, tej już porozbiorowej. To jest miejsce przedrozbiorowej i porozbiorowej. To miejsce niezwykle ciekawe, ponieważ jakiekolwiek próby kodyfikowania prawa zakończyły się niepowodzeniem wraz z upadkiem pierwszej Rzeczypospolitej. Zresztą nie były one może bardzo przekonujące.
Ale to właśnie tutaj, w Warszawie, wraz z powstaniem napoleońskiego pseudopaństewka księstwa warszawskiego, prawo rzymskie zagaszcza w prawie polskim. Kodeks cywilny Francuzów, tak jak w innych państwach napoleońskich, zostaje narzucony temu państewku i zaczyna obowiązywać. Co ciekawe, nigdy nie miał zresztą formalnego, oficjalnego tłumaczenia. To właśnie dla nauczania tego kodeksu zostaje powołane miejsce, w którym teraz się znajdujemy. Szkoła Prawa Księstwa Warszawskiego i Szkoła Nauk Administracyjnych. W 1808 roku Tomasz Giaro za każdym razem mówi przypominać, że Wydział Prawa jest starszy niż uniwersytet, więc czemu tego nie przypomnieć? Nasz wydział. W 1816 roku, kiedy cesarz Aleksander I powołuje ukazem imperialnym Uniwersytet Warszawski, Cesarski Uniwersytet Warszawski, Szkoła Prawa zostaje do niej włączona jako jeden z pięciu wydziałów, jedna z gwiazd, które możecie obserwować na herbie Uniwersytetu nad bramą dookoła uniwersyteckiego orła. W Królestwie Kongresowym kodeks napoleoński jest podstawą prawa cywilnego i w związku z tym też prawo rzymskie zaczyna być istotne. Co prawda nie całe prawo małżeńskie, sekularne, świeckie prawo małżeńskie okazało się zbyt progresywne dla lokalnej społeczności, więc dosyć szybko zostaje ono zastąpione wzorcem wyznaniowym prawa małżeńskiego, ale w głównych swoich zarysach kodeks Napoleona funkcjonuje w zasadzie aż do powojny. Z kolei w zaborze austriackim w Galicji, jak w całej cesarstwie austriackim, zostaje wprowadzony kodeks cywilny austriacki. Powszechny kodeks cywilny, Allgemeines Gesetzbuch. No i on też funkcjonuje. To jest kodeks silnie inspirowany prawem natury, pod pewnymi wpływami kodeksu francuskiego, ale również zachowujący pewne elementy prawa rzymskiego. Część Wielkopolski, czyli zabór pruski, mamy tam najpierw Landrecht pruski funkcjonujący, prawo pruskie, od 1900 roku, tak jak w całym cesarstwie niemieckim, kodeks cywilny niemiecki. Dorzućmy do tego jeszcze po roku 1918, że w tej części odrodzonej Rzeczypospolitej, która nie należała bezpośrednio do zaboru rosyjskiego, do Królestwa Kongresowego, tylko była bezpośrednio podporządkowana, włączona do Rosji, były takie małe kawałki, obowiązuje rosyjski swot zakonów, mało romańsko inspirowany i może najbardziej bałaganiarski z tych wszystkich wielkich kodyfikacji XIX wieku, ale nadal z pewnymi elementami prawa rzymskiego, a na Spiszu i Orawie kodeks cywilny węgierski. Rok 1918, mamy państwo odrodzone i pięć systemów prawa cywilnego, które funkcjonują w tym samym jednym miejscu. Wszystkie one wywodzą się z prawa rzymskiego, ale każdy na swój sposób. Między innymi dochodzi do daleko idących różnic, jak na przykład skutki umowy kupna-sprzedaży, o czym głęboko sobie opowiemy w drugim semestrze, albo sposób przekazania własności, co będzie przedmiotem naszego wykładu zapewne jakieś 2,5 miesiąca. Co z tym zrobić? W 1919 roku zostaje powołana komisja kodyfikacyjna, taka komisja 40 mężów, no byli sami mężczyźni, nawet nazwa miała być poniekąd symboliczna. Bierze w niej udział m.in. profesor prawa rzymskiego z Krakowa, Stanisław Wróblewski, często nazywany polskim Papinianem. Papinian to obok Ulpiana ważny, późnoklasyczny jurysta rzymski. No i oni próbują połączyć, pogodzić czasem niezgodne kompletnie ze sobą konstrukcje. Oczywiście też odwołując się jakoś do wspólnego rzymskiego korzenia, czyli żeby pogodzić ze sobą pewne rozbieżne pomysły wywodzące się z prawa rzymskiego, trzeba się cofnąć do momentu, w którym się rozjechały. No, prawo rzymskie zaczyna znowu odgrywać swoją unifikującą rolę. Być może zresztą to dlatego prawo rzymskie w jakiś sposób i dzisiaj może być przydatne
chociaż już nie musimy się jednoczyć z common law, Brytyjczycy nas pozbawili tej przyjemności, to jednak nadal gdzieś tam to odwoływanie do wspólnych konstrukcji może nam służyć w prawie, w wspólnym prawie prywatnym europejskim. Jak wiecie, kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce nie dochodzi do skutku przed wojną. Dopiero w 1964 roku zostaje wydany nowy kodeks cywilny. Ale zaraz po wojnie efekt prac kodyfikacyjnych jest wydany w postaci dekretów prezydenckich Bieruta. Prawo rzeczowe, prawo małżeńskie, prawo zobowiązań. One są silnie romanistyczne. I dlatego też, bo Otkiewicz zawsze o tym opowiadał, taki wielki systematyk prawa francuski René David mylił się, kiedy zaliczał prawo polskie do tak zwanej rodziny praw socjalistycznych. Polskie prawo zawsze było silnie romanistycznym prawem, a zatem zawsze należałoby je zaliczyć do rodziny praw cywilnych, tych prawa z Europy Zachodniej. Być może też dlatego nasza transformacja w 1989-1990 roku przynajmniej prawnie czy systemowo pod pewnymi względami mogła być łatwiejsza niż naszych wschodnich sąsiadów. Jak wygląda prawo rzymskie dziś? Prawo rzymskie tu i ówdzie się jeszcze stosuje. Nie tylko w Watykanie, w San Marino, takie ważne kraje, ale w Szkocji. Jest formalną podstawą prawa prywatnego. W Republice Południowej Afryki jako prawo rzymsko-holenderskie. Ale również staje się tym elementem myślenia o prawie, szukania inspiracji, odchodzenia od kodeksów, bo prawo rzymskie wbrew pozorom to nie jest prawo skodyfikowane, tylko właśnie prawo opierające się na masie źródeł, których musimy wybierać, gdzie różne źródła z prawa mają pozycję mniej więcej równorzędną. I być może dlatego gdzieś tam może być fundamentem wspólnego europejskiego prawa prywatnego, przynajmniej jako język wspólny, przynajmniej jako sposób porozumienia pomiędzy różnymi koncepcjami. I to kolejny powód, dla którego być może prawa rzymskiego należy nadal się w roku 2021 uczyć na uniwersytecie. Został mi kwadrans, więc spróbuję przejść do opisu prawa tak, jak sami Rzymianie je robili, jak definiowali Rzymianie, dzięki czemu potem przygotujemy sobie grunt na rozważania historyczne powstawania prawa od następnego wykładu. Definiowanie prawa. Przyjęło się powtarzać powiedzenie, które znajdziemy w listach prawnika drugiego wieku naszej ery, Jawolenusa, że każda definicja w prawie cywilnym, prawie prywatnym jest niebezpieczna, rzadko bowiem nie można jej obalić. Że Rzymianie w ogóle nie lubili definicji, że od nich odchodzili. To nieprawda, jak zaraz zobaczymy. A to powiedzenie, to stwierdzenie pojawia się prawdopodobnie w kontekście sporu między dwoma szkołami podchodzenia do nauk w ogóle i w szczególności do jurysprudencji. Czy można definiować i w związku z tym ustalać pewne standardy, pewne kanony, czy raczej należy się skupiać na wyjątkach? Dyskusji między szkołą systematyczną i szkołą anomalistyczną, tych, którzy doszukali. Zresztą to jest dyskusja przejęta z nauki o języku dla praw. Rzymianie definiują. Definiują we właściwym znaczeniu tego słowa. Stawiają granice. Definire to jest wyznaczenie fines, czyli granic. Najbardziej popularną definicją i najprostszą, i może najbardziej trafną w prawie rzymskim jest definicja przez podział. No to wróćmy teraz do tekstu, który już przywołałem, tego podwójnie inicjacyjnego tekstu Sulpiana, jego instytucji, które znajduje się na początku Digestów, żeby zobaczyć, jak wygląda definicja prawa właśnie tam. No bo to tę definicję prawa, to opisanie prawa najpierw Ulpian wrzuca na początek swojego wykładu, a potem Justynian chce, żeby otworzyło dzieło jego kodyfikacji.
Poświęcający się nauce prawa winien przede wszystkim wiedzieć, skąd pochodzi pojęcie prawa. Jus. Ukuto ono bowiem zostało od sprawiedliwości. Można by zrobić taki kalambur jak po łacinie, po polsku prawo, prawość, jus justitia. Albowiem, jak wykwintnie Eleganter określił Celsus, prawnik wysokoklasyczny z II wieku, prawo to umiejętność stosowania tego, co dobre i słuszne. Jus est ars boni et equi. To jedno z tych pierwszych powiedzeń łacińskich, które pewnie dobrze wkudził, żeby zabłysnąć w towarzystwie. I jedno z tych powiedzeń, które powszechnie uważane jest za definicję. Zobaczcie, ono ma wszelkie pozory definicji. Mamy definiendum, jus, słowo, które będziemy definiować. Mamy definiens, ars, prawo to sztuka, prawo to umiejętność, prawo to technika, które ma cechy takie i takie. Boni et ec. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jest to definicja? Pomyślmy sobie przez moment, każdy z nas, co dla nas jest dobre i słuszne, tu i teraz. I średniowieczny komentator, być może Akursiusz, a może ktoś, od kogo on przepisał, bardzo szybko te nasze wątpliwości podtrzymuje. Sztuka, czyli rzemiosło, wyjaśnia w komentarzu do tego zdania, którego autorem jest człowiek, jak sprawiedliwości Bóg. To już jest istotne rozróżnienie, bo oczywiście on żyje w takiej perspektywie scholastycznej, która się opiera na bóstwie, na Bogu, ale też zauważa, że prawo to jest wytwór ludzki. Ono z Bogiem tak samo wprost nie ma przełożenia. Z tego wynika, że prawo dla człowieka jest użyteczne i słuszne. I zauważ, że czasem to samo jest dobre i słuszne, na przykład jak żąda się konkretnej sumy. Tak, wszyscy byśmy się zgodzili, jak ci pożyczę pieniądze, to powinienem oddać. To powinieneś oddać. No ale... No dobrze, a co wtedy, jak jestem w złym położeniu? A co wtedy, jak wziąłem w jakiejś dziwnej walucie? A co wtedy, jak wykorzystałeś moją nieświadomość, wrzucając klauzulę abuzywną do takiego kontraktu? Czasem coś jest dobre, ale niesłuszne. Na przykład zasiedzenie, czyli możliwość nabycia własności przez długotrwałe używanie rzeczy. Dlaczego to jest dobre? No bo zwłaszcza w kontekście społeczności agrarnej, nieużywanie ziemi prowadzi do jej zniszczenia, do jej sterylizacji. No więc to dobrze, żeby ktoś ją używał i miał za to nagrodę w postaci nabycia prawa własności. No ale niesłuszne, no bo oryginalny właściciel traci swoje prawo. Po trzecie, czasem coś jest słuszne, ale niedobre. I tutaj mamy cytat w oryginale do kodeksu Justyniana, który przywołuje konstytucję cesarską z tego kodeksu, mówiącą o tym, że mąż nie ma żadnej kontroli nad dobrami żony. Dlaczego to jest niedobre, ale słuszne? No słuszne to łatwo powiedzieć. Znaczy, niedobre, to jasne, perspektywa średniowiecznego szowinisty. Wiadomo, kobieta nie powinna zajmować się majątkiem. W Polsce było trochę inaczej. Polskie kobiety, oczywiście szlachcianki, miały sporą kontrolę nad swoimi dobrami. No ale w Europie nie. No ale jest to słuszne. Bo jeżeli mąż jest bankrutem, to gdyby miał wpływ na majątek żony, to pociągnie jej bankructwo i straci na tym cała rodzina, nie tylko kobieta. Czy to rozsądne, słuszne, żeby kobieta była pozbawiona wpływu męża na swój majątek. Zresztą od razu wam powiem, a rozwinę to na kolejnych wykładach, kobiety w prawie rzymskim mają wyjątkową, niesłychaną pozycję, oczywiście nierówną, bo to niemożliwe, ale prawie równą mężczyznom. Nie w prawach politycznych, bo to się nie da, ale w prawie prywatnym, gdyż nie każde kobiety z wyższych warstw, kobiety bogate, ale praktycznie działają tak jak mężczyźni, a czasem nawet lepiej od nich. Wreszcie, coś jest słuszniejsze od słusznego, no i tu znowu cytat z Digestów, i to są opisy, to jest fragment Digestów, który mówi o tym, jak się rozliczają kontrahenci w różnych sytuacjach. Zobaczcie, kochani, że to są cztery różne normy. Zasiedzenie, zwrot długów, pożyczek, rozdzielność majątkowa męża i żony i rozliczenia między kontrahentami. Tylko jedna z nich spełnia obie cechy, dobrości i słuszności. Pozostałe nie, ale to nie oznacza, że one są mniej normami, że są mniej normatywne.
Od razu widać, że to, co napisał Celsus, to nie może być definicja. To jest postulat. To jest ładnie brzmiący postulat. Tak ma być. A co to znaczy, a to sprawdzimy w praktyce. No to może gdzieś indziej trzeba szukać definicji prawa w tym tekście. Pochodzi nazwa prawo od prawości, jus ou justitia. No to tak jakby najpierw była sprawiedliwość, a drugie prawo, ale już od razu możecie się domyśleć, co przyjdzie za chwilę. Tak samo jak nie wiem, czy to jest dobre i słuszne, bo przynajmniej może wiemy indywidualnie, ale zbiorowo to niekoniecznie, to też pewnie nie zgodzimy się do końca co do sprawiedliwości, bo ten pomysł, że Bóg jest sprawiedliwością i to wszystko od Niego zależy, to się po prostu już dzisiaj nie da. No to znowu zajrzyjmy do glosy. Nazywa się jus ou justitia, jakby od matki swojej, bo najpierw była sprawiedliwość, potem prawo, czyli dokładnie co powiedziałem. Ale potem glosator mówi, hola, hola, chwilę później, w tym samym tekście, no nie w tym samym tekście, tylko na tej samej stronie, to jest tekst wzięty z innego dzieła Ulpiana, ten sam jurysta mówi tak, coś, co kompletnie przeciwstawia nam jego dotyczące rozważania. Justitia est constans et perpetua voluntas jus sum cuico tribuere. Sprawiedliwość jest stałą, wieczną wolą oddania każdemu jego prawa. Czyli zaraz, niby prawo wychodzi od sprawiedliwości, najpierw jest sprawiedliwość, potem prawo, ale skoro sprawiedliwość to jest oddanie każdemu swojego prawa, to to jest dwuja z logiki i błędy koło definiowania. A to ten sam facet. Ulpian. Coś jest nie tam. I mówi glosator coś niezwykle ciekawego. Ale porównaj przeciwnie. Z tego wynika, że to, co pewnie jest prawem, później staje się sprawiedliwością. Stosowanie normy, moi drodzy, zmienia poczucie sprawiedliwości społecznej na dobre i na złe. Nadanie praw wyborczych kobietom w pewnym czasie doprowadza do takiej sytuacji, że wszyscy są przekonani, minus Konfederacja, że kobiety powinny mieć prawa wyborcze. Wprowadzenie ustaw rasowych w Norymberdze, co prawda wypustki potem już istniały wcześniej, ale może doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie no dobrze, no tak trzeba. Wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy mówi, no trudno, tak trzeba. Przyzwyczajamy się do stosowania norm. Jest bardzo ciekawa, socjologiczna obserwacja tego średniowiecznego, anonimowego komentatora. Zasady prawa są takie. Żyć uczciwe, drugiego nie krzywdzić, czy drugiej nie krzywdzić, oddać każdemu, co jej. Nauka prawa to znajomość praw boskich i ludzkich, wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe. To na ten nam niewiele mówi. Ale to jest tekst programowy o tym, jacy mamy być. Jakie mamy być. Nie takie, które mówią nam, czym prawo po prostu jest. To jest tekst, który się wciska jako dedykację na początek każdego dobrego podręcznika, żeby się ludzie wzruszyli. A co sobie potem z tym zrobią? To jest trochę ich biznes. To gdzie w tym tekście jest definicja? No jest ta definicja, o której już mówiłem, definicja przez podział. On zresztą gra na dzieleniu. Mówi tak, z tego powodu ktoś nazwano z kapłanami, czcimy bowiem sprawiedliwość jako boginię, i wyznajemy znajomość dobrego i słusznego, oddzielając to pewnie słuszne od słusznego i wyznaczając granice pomiędzy dopuszczalnym i niedopuszczalnym. Chcąc także tworzyć ludzi dobrych nie tylko po strachem kar, lecz zachętą nagród, praktykujemy, jeśli się nie mylę, prawdziwą, a nie rzekomą filozofię. To chyba jest taki psztyczek w nos Grekom. Tak? To oni mają taką fałszywą filozofię, taką filozofię dla mędrków, a my tutaj zajmujemy się filozofią życia, czyli prawem. No i wreszcie dochodzimy do definicji. Dwa są aspekty tego studium, publiczny i prywatny. Prawem publicznym jest to prawo, które na nas będzie ustrój państwa rzymskiego. Prywatnym zaś to, które dotyczy interesu jednostek. Są bowiem korzyści jednostek i publiczne. Prawo publiczne tworzą okoliczności dotyczące kultu, kapłanów oraz urzędników. Interes jest wyznacznikiem definicji. Prawo prywatne dzieli się na trzy części. Zostało bowiem złożone z zasad natury, prawa wspólnego, jus gentium, oraz prawa obywatelskiego. Jus naturale, jus civile, jus gentium. Co to są te komponenty? Jak je bliżej określić? Jus naturale to to prawo, pisze dalej Ulpian, które sama natura nauczyła wszystkie rzeczy żyjące. Nie jest ono szczególne dla ludzi, lecz wspólne dla wszystkich zwierząt.
lądowych, morskich oraz ptaków. Z niego to wywodzi się połączenie samca i samica, samicy i samca, które my zwiemy małżeństwem, płodzenie dzieci oraz ich żywienie. Widzimy zatem, że uznaje się zwierzęta, włączając w to zupełnie dzikie bestie, za posiadające biegłość w tym prawie. Zobaczcie, jus naturale to nie jest prawo boskie, to jest prawo przyrodnicze, prawo przyrody. Płodzenie, wychowywanie, żywienie, no brakuje tylko ostatniego kawałka cyklu, czyli śmierć. Czy to jest prawo moralne, czy nie? Nie wiemy. Co więcej, niezgodność prawa ludzkiego z tym prawem o niczym nie świadczy. Taką typowym przykładem instytucji, która jest niezgodna z prawem natury, a i funkcjonuje niestety świetnie, to niewolnictwo. Jest to instytucja prawa narodów. Czyli uwaga, czerwone światełko, prawo naturalne, kiedy używamy tego pojęcia, używamy go często, zawsze musimy dookreślić, o jakim prawie naturalnym mówimy. Ułupiane to nic więcej, jak tylko prawo przyrodnicze. Jus gentium to jest tym prawem, którym posługują się wszystkie narody. Łatwo daje się zauważyć, że nie jest ono wspólne z jus naturale, gdyż tego zasady są dotyczą zwierząt, tamtego zaś są wspólne wszystkim ludziom. Co to jest jus gentium, prawo narodów? To są takie części wspólne pomiędzy różnymi porządkami obywatelskimi, które się da wyciągnąć przed nawias i powiedzieć, aha, wy chronicie własność, my chronimy własność, bo własność jest przynajmniej na poziomie ogólnej ochrony porządkiem jus gentium. Wy macie niewolników, my mamy niewolników, niewolnictwo porządkiem jus gentium. I wreszcie jus civile to prawo, które ani w całości nie oddziela się od jus naturale czy gentium, ani też nie jest im we wszystkim podporządkowane. Zatem jeżeli coś oddajemy, dodajemy albo odejmujemy z prawa wspólnego, tworzymy prawo obywatelskie, a składa się ono z pisanego i niepisanego, jak u Greków. Spraw są te, które są pisane i niepisane. I czym są te prawa obywatelskie? To są prawa danej społeczności obywatelskiej. Dla starożytności mamy taką zasadę stosowania prawa, którą nazywamy personalnością prawa. W teorii przynajmniej każdy człowiek powinien stosować prawo swojego pochodzenia bez względu na to, gdzie jest. Ateńczyk w Rzymie, prawo ateńskie. Żyd w Aleksandrii, prawo Tore, prawo żydowskie. Rzymianin w Koryncie, prawo rzymskie. Ale to oczywiście się nie da. Tak? To się nie da, bo skąd mamy wiedzieć, urzędnicy, którzy stosują to prawo, jakie prawo powinniśmy stosować. I stąd potrzeba jus gentium, czyli tego, co wyciągnęliśmy przed nawias. Poszerzymy ten problem jeszcze na kolejne spotkanie. Wreszcie dla prawa rzymskiego to jus civile składa się z ustaw, plebiscytów, senatu, decyzji princepsów, autorytetów prawa. Wszystkie te źródła omówię w odpowiednich odcinkach. A prawo urzędnicze, prawo pretorskie, to jest to, które pretorzy wprowadzili dla wspomożenia, uzupełnienia czy poprawienia prawa cywilnego z uwagi na pożytek publiczny. Zwane też jest jako jus honorarium z uwagi na urząd honos pretora. I tak dochodzimy, już kończę, do takiego pierwszego schematu definiowania prawa. Prawo dzieli się na publiczno-prywatne, prywatne na prawo danej wspólnoty obywatelskiej, które obowiązuje tylko jej obywateli i obywatelki. Jus gentium, które się wywodzi częściowo z jus civile, no bo ma pewne części wspólne, ale nie całkowicie, które jest tym, co wyciągniemy przed nawias wspólnych porządków norm. I wreszcie jus naturale, które ma tak naprawdę najmniejszy wpływ na cokolwiek. Jus gentium wpływa na jus honorarium, na prawo urzędnicze, bo urzędnicy będą stosować te normy wyciągnięte przed nawias, rozwiązując spory. A z kolei jus honorarium, jak przeczytaliśmy chwilę u Marcjana, jest żywym głosem prawa cywilnego, ponieważ zostaje wprowadzone, żeby to prawo cywilne uzupełnić, poprawić i wspomagać. I ten sposób, tylko minutę po czasie, dobiegliśmy do końca. Bardzo wam dziękuję i przepraszam za przedłużenie, a za tydzień źródła prawa, źródła poznania prawa, czynniki kształtujące prawo we wczesnych wspólnotach i wreszcie historia źródeł prawa rzymskiego. Wyślę maila z lekturami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.